Zapraszamy Państwa serdecznie na przerwę śniadaniową wrocławskich bibliotekarzy. Zainspirowani literaturą i kulturą skandynawską, postanowiliśmy spróbować najobrzydliwszej potrawy świata, czyli szwedzkiego kiszonego śledzia. My literaturą i kulturą szwedzką zainteresowaliśmy się w sposób szczególny rok temu, kiedy obchodziliśmy 75. rocznicę Pippi i Muminków. Nie wiemy, czy Pippi i Muminki zajadały się szwedzkimi kiszonymi śledziami. Tak czy inaczej, jest to dla nas duże wyzwanie. Sporo książek, zarówno podróżniczych, jak i kulinarnych, wspomina o tej potrawie. A ponieważ książki inspirują, więc my także zostaliśmy zainspirowani. Za bibliotekę. Nie widać. Nie potrafię powiedzieć, co jest gorsze, zapach czy smak.